Dzień dobry. Dzisiaj rozmawiamy z Robertem Pacerem z firmy AgroEcoPower. Mamy kilka pytań, które zadali youtuberzy pod filmami, które prezentowały usługę AgroEcoPower. Witam Państwa. Pierwsze pytanie od Wojtka Buławskiego. Czy dodawanie mocy działa tylko w ciągnikach z wtryskiem Common Rail? No nie tylko. Wykonujemy modyfikacje także w starszych wersjach maszyn mających system elektronicznego sterowania, takich na przykład jak pompy rzędowe. Misiek Adam pyta, jakim cudem wzrasta moc, a maleje spalanie? No tutaj mamy naturalny proces. Jeżeli mamy maszynę stukonną, której wykonamy modyfikację dodając jej w granicach 20 koni około 80 tonometrów, to gospodarz wykonujący tą samą pracę przy tym samym parkiem maszynowym, przy wyższym biegu, a przy niższych obrotach, będzie naturalnie oszczędzał paliwo. Krzysztof Kula. Czy modyfikacje można robić tylko w nowszych ciągnikach, czy w starszych modelach z początku lat 90. też istnieje możliwość podniesienia mocy? No tak jak najbardziej, no podobnie żeśmy odpowiedzieli na to przy pierwszym pytaniu związanych z systemem Common Rail. Jak najbardziej lata 90. też wchodzą w grę wszędzie tam, gdzie jest elektroniczny system sterowania paliwem. Marek Lewandowski pyta, czy w Belarusie z silnikiem Common Rail też można podnieść moc? Jak najbardziej, wykonujemy takie modyfikacje. Jest już duże grono zadowolonych klientów z tego typu marką. Paweł ZT. O ile by wzrosła moc w moim zetorze Forterra 120 HSX 16V? No tutaj jak się dobrze orientuję, to ta Forterra jest na mechanicznej pompie sterowania. Generalnie nie wykonamy tutaj takiej usługi. Trzeba byłoby tutaj przestawić mechanicznie pompę, ale jeżeli chodzi o wykonanie takiego przestawienia, tutaj wzrosłoby w race 15-20 koni, około 80 metrów. Jeżeli gospodarz sobie to przestawi, na pewno też będzie z tego zadowolony. Kilku youtuberów, m.in. John Kujawiok, pytają, ile taka usługa kosztuje? U nas taka usługa kosztuje 4,5 tysiąca. W to gospodarz ma zawarte test, na który składa się około miesiąca czasu. Dostaje go bezpłatnie. Po teście oczywiście mamy gwarancję na sterownik, do którego wykonaliśmy modyfikację, ale także najważniejsze jest to, że otrzymuje coś takiego jak wsparcie techniczne. Jeżeli wykonujemy u gospodarza modyfikację, po miesiącu informuje naszego opiekuna, że jest z tego zadowolony, rozlicza się, a dajmy na to po roku czy też po dłuższym okresie czasu okazuje się, że serwis musiał wykonać aktualizację oprogramowania, reset sterownika, bądź też inną naprawę, do której przyczyniło się zresetowanie tych ustawień. Bezproblemowo przyjeżdżamy po raz kolejny, wystarczy poinformować jednego z naszych przedstawicieli. Cat Challenger pyta, co ile trzeba wykonać modyfikację i czy jest to tylko raz i czy już jest to, że tak powiem, do końca funkcjonowania ciągnika. No ingerencja wykonania modyfikacji jest teoretycznie tematem jednorazowym, ale tutaj jak mówiliśmy poprzednio, istnieje możliwość, że serwis coś takiego może zresetować, bo też usunąć. W związku z tym wystarczy poinformować naszego opiekuna, przyjedzie, wykonamy tę usługę jeszcze raz zgodnie z zasadami, czyli nieodpłatnie. Ale wykonywanie takiej modyfikacji może być dobrowolną ilością razy. Falconer 666. Ciekawi mnie, czemu mapa jest wysyłana do Czech? Ze względu na to, że w Polsce, w naszym polskim oddziale funkcjonują nasi technicy. Mają za zadanie ściągnąć odpowiedni program z danej maszyny, a następnie wysłać to do naszych głównych programistów, inżynierów, którzy znajdują się w naszym głównym oddziale w Czechach. To oni akurat ustawiają te wszystkie parametry związane z odpowiednim dawkowaniem paliwa, następnie z powrotem wracają to do naszych techników. Nasi technicy już na miejscu wykonują ponowne wgranie, jak i opomiarowanie tej maszyny poprzez użycie już hamowni. I ostatnie pytanie. WPH Mazowsze Team. Czy Wasza usługa, modyfikacja, czy szkodzi silnikowi lub przekładni? No tutaj temat jest zasadny. Generalnie żadna z modyfikacji nie ma na celu przyspieszenia eksploatacji danej maszyny, która stoi u gospodarza, na której wykonujemy modyfikację.
Jako firma staramy się działać w przestrzeni zapasu mocy, którą po prostu pozostawiają producenci. Dlatego też nie staramy się przekraczać pewnych norm, aby właśnie nie przyspieszać eksploatacji przekładni, jak i silnika w danych maszynach, których wykonujemy te modyfikacje.